dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o najlepszych wózkach na jesień i zimę. Cześć, mam na imię Gosia. Na co dzień prowadzę bloga w sklepie tasia.pl. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o spacerówkach, które są najlepsze na jesień i zimę. Pozwoliłam sobie rozebrać się, bo wrzesień nas rozpieszcza piękną pogodą i piękną aurą. Także popatrzcie, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Zaczniemy od spacerówki Baby Design Wave. Jest to wózek bardzo dobrze Wam znany. Na jesień i zimę jest najlepszy, dlatego że ma dużą budkę, którą można dodatkowo powiększyć. Popatrzcie, jaka jest duża. Dobrze ochroni przed deszczem i wiatrem. Ma obszerne siedzisko z wysokim oparciem. Dzięki temu dziecku będzie wygodnie nawet w ciepłej kurtce. Dodatkowo w zestawie ma ciepłą i miłą do tyku wkładkę, która ochroni dziecko przed chłodem. W zestawie jest też ciepła osłonka na nóżki, która sprawdzi się podczas spacerów w chłodne dni. Duże koła i dobra amortyzacja poradzą sobie na nierównościach, w kałużach, w błocie. Teraz pora przejść do kolejnego modelu. Mam teraz dla Was nowy wózek Inglesina Major. Jest dobry na jesień, dlatego że budka jest duża, bardzo zabudowana, dobrze ochroni przed wiatrem i deszczem. Ma dodatkowy panel, taki trochę oddychający, przewiewny. Natomiast sam suwak jest zamknięty i zapobiega do przeciekania. Inglesina ma duże i obszerne siedzisko. Dziecku będzie wygodnie, nawet w ciepłej kurtce. Wysokie oparcie, długie, zapewni dziecku komfort. W zestawie jest gruba i ciepła osłonka na nóżki. Gruba folia przeciwdeszczowa świetnie ochroni przed deszczem. Zobaczcie, nawet daszek cały jest ukryty. Daszek, siedzisko i nóżki dziecka. Duże koła i miękka amortyzacja pozwolą pokonać wszystkie nierówności chodników, błoto, kałuże. Ostatnio testowaliśmy Moworux i oto on. Jest dobry na jesień i zimę, dlatego że ma bardzo dużą, powiększoną budkę, która świetnie ochroni przed wiatrem, chłodem, deszczem. Ma bardzo duże, szerokie siedzisko i długie oparcie. Dziecku będzie wygodnie nawet w ciepłej kurtce i w ciepłym kombinezonie. Kosz jest zamykany na magnesy, dlatego rzeczy, które w nim trzymamy, nie zmokną ani nie zabrudzą się deszczem ani błotem. Duże koła pomogą przejechać po wszystkich nierównościach, wertepach, błocie, kałużach. Propozycja dla tych, którzy szukają niedużego wózka na jesień, będą wyjeżdżali zimą na ferie, potrzebują czegoś, co zmieści im się do luku bagażowego. Melody Details Mondo jest dobra na jesień, dlatego że budka jest duża, można ją jeszcze dodatkowo powiększyć o kawałek. Dobrze ochroni przed deszczem i wiatrem. Siedzisko jest wygodne, komfortowe, miękkie. Akcesoria można dokupić osobno, dzięki temu można je dopasować do bardzo oryginalnych tapicerek. To też daje nam możliwość wyróżnienia się w listopadzie. Jeśli chcesz zabrać Elodie na wycieczkę w ciepłe kraje, można jego łatwo złożyć do bardzo kompaktowych rozmiarów. Teraz jeszcze jedna propozycja na ferie. Przed Wami Tecfarego Selfie. Jest bardzo lekki. Naprawdę. Ma dużą budkę w oryginalnych kolorach tapicerek. Budkę można dodatkowo powiększyć. Dzięki temu ochroni lepiej przed słońcem. Więcej wózków doskonałych na jesień i zimę znajdziecie na naszym blogu. Zapraszam!